na plaży w Krzywem ratownika nie było od kilku lat. Władze Suwałk, gmina i Wigierski Park Narodowy nie mogli dojść do porozumienia. W tym roku, roku wyborów, w końcu się to udało. Plaża była kością niezgody, bo jezioro leży na terenie gminy Suwałki, a linia brzegowa to teren Wigierskiego Parku Narodowego. Miasto z kolei nie chciało płacić za ratowników, argumentując, że nie może wydawać pieniędzy poza terenem miasta. W tamtym roku nie udało nam się dojść do konsensusu, do porozumienia. W tym roku jest porozumienie podpisane już. Miasto poniesie największy swój udział finansowy w tym całym przedsięwzięciu, bo przyjęliśmy na siebie sfinansowanie ratowników. Gmina Suwałki będzie utrzymywała wodę, dbała o jej czystość i będą tam zamontowane pływaki, które wygradzają teren kąpieliska, a Wigierski Park Narodowy, plaże, czyli czystość plaży. Aby doszło do porozumienia między miastem a gminą, trzeba było czekać 2 lata. Dlaczego teraz? Od czasu do czasu mamy wspólne tematy z gminą Suwałki. Tych tematów bardzo jest dużo, bo ta gmina Suwałki no, jest położona właśnie i w zasadzie otacza miasto, a wobec tego tych tematów wspólnych jest bardzo dużo. Czasami dochodzimy do konsensusu i do porozumienia bardzo szybko, czasami trwa to długo. Suwałki odpowiada za stan techniczny pomostu, za oznakowanie tej części pływającej, nazwijmy to tak, z brodzikiem dla dzieci i również mamy za obowiązek zgłoszenia wody do sanepidu celem określenia stanu tej wody, czy nadaje się do użytkowania, czy nie. W zeszłym roku rozmawiałam z panem na ten sam temat, wtedy nie mogliście się porozumieć. Mogliśmy może się porozumieć, tylko to zbyt długo trwało. Ustawa swoje też wymusiła, dlatego może było zbyt mało czasu. W tej chwili mamy czasu pod dostatkiem i bodajże tak gdzieś 2 do 3 tygodni temu udało się nam porozumieć. To trudno też mówić o porozumieniu. W każdym razie każda ze stron nie wkłada nie wiadomo jakich tam znaczących wartości finansowych, żeby to uruchomić, tylko po prostu każda ze stron zabezpieczy to, co powinno zgodnie z ustawą zrobić. Ratownicy pojawią się na plaży w Krzywem 1 lipca i będą czuwać nad bezpieczeństwem osób kąpiących się od 10 do 18 przez 7 dni w tygodniu do końca wakacji. Sala obrad Suwalskiego Ratusza od dziś jest oficjalnie salą imienia Józefa Gajewskiego, zmarłego 4 lata temu prezydenta, który wprowadził miasto na drogę rozwoju. Mój tata po prostu kochał to, co robił i czerpał z tego wiele satysfakcji. Nikt, najbliższa rodzina, ani nic nie mogło mu w tym przeszkodzić. Tablicę z wizerunkiem świętej pamięci prezydenta odsłoniła jego żona i Czesław Renkiewicz. Ten pomysł od razu był zainicjowany przez mieszkańców naszego miasta. Nawet były zebrane podpisy i złożone tutaj do ratusza, do Rady Miejskiej. I później były rozmowy z rodziną na temat właśnie upamiętnienia osoby świętej pamięci prezydenta Józefa Gajewskiego. No i to dość długo trwało, bo były różne pomysły. I nowe budynki, które powstały w ostatnich latach. I po konsultacjach, po rozmowach z rodziną zdecydowaliśmy na taki, a nie inny sposób upamiętnienia właśnie świętej pamięci Józefa Gajewskiego. Józef Gajewski rządził Suwałkami od 1981 roku do 1987. W 2002 roku ponownie został wybrany na prezydenta. 4 lata później decyzją Suwalczan znów wygrał wybory. Zmarł 25 lipca 2010 roku. Przede wszystkim dumę czuję, wdzięczność za pamięć, bo to, co zostało osiągnięte wielkim kosztem. Jesteśmy bardzo dumni ze staty i to wszystko. Naprawdę odczucia są niewiarygodne. Tak? Czuję dumę, chęć dalszego działania i kontynuowania tego, co zrobił mój tata. Suwalczanie wspominają Józefa Gajewskiego jako wspaniałego samorządowca, za rządów którego miasto zaczęło się zmieniać. Przed południem wybuchł pożar w solarium na rogu ulicy Noniewicza. Spłonęło wszystko, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. W solarium doszło najprawdopodobniej do zwarcia instalacji w jednym z urządzeń. Ogień rozprzestrzenił się na cały lokal, który doszczętnie spłonął.
Na szczęście pracownice wyprowadziły, ewakuowały i siebie, i przebywające osoby w solarium. Zostały również ewakuowane wszystkie osoby z obiektów, które są w tym budynku. I pożar ten niestety bardzo intensywnie rozwinął się. Bardzo dużo materiałów łatwopalnych zgromadzonych spowodowało to, że są bardzo duże straty w obiekcie. W solarium było bardzo dużo łatwopalnych materiałów, dlatego pożar przeniósł się na całe pomieszczenie. Pracownice i klienci zdążyli bezpiecznie opuścić lokal. Z mieszkań w blokach mieszkańcy sami opuścili mieszkania, ponieważ przewodami wentylacyjnymi bardzo dużo dymu dostało się do mieszkań i musieli opuścić te lokale. W tej chwili już mieszkańcy wracają do mieszkań i powoli pracownicy banków i innych obiektów będą wracać też do pracy. Na pewno instytucje nie będą prędko czynne, gdyż nie ma zasilania elektrycznego. Budynek, w którym spłonęło solarium, jest całkowicie zalany. Pożar gasiły aż 3 zastępy straży pożarnej. Kierowcy w Suwałkach muszą być wyjątkowo cierpliwi. Drogi są remontowane w kilku miejscach, a od dziś robotnicy znów wkroczyli na skrzyżowanie ulicy Wigierskiej z ulicą 24 sierpnia. Choć skrzyżowanie niedawno zostało oddane do użytku, wymaga poprawek. Prace zakończą się w przyszłym tygodniu. W tej chwili wykonawca zdjął część nawierzchni ścieralnej. Będzie to kontynuował późnymi godzinami wieczornymi w dniu dzisiejszym, żeby nie utrudniać po prostu ruchu. W tej chwili trwają prace przy regulacji krawężników zgodnie z zatwierdzonym planem naprawczym na tym skrzyżowaniu. Firma Pribex, która była wykonawcą robót, źle położyła nawierzchnię. Na drodze robiły się kałuże, więc asfalt trzeba położyć na nowo. Będą utrudnienia w ruchu związane z układaniem nawierzchni ścieralnej nowej. No niestety po nowej nawierzchni nie można dopuścić ruchu, także nie będzie ona wykonywana w taki sposób jak frezowanie, czyli przy ręcznym sterowaniu ruchem, bo tak pracownicy, tutaj wykonawcy mają za zadanie obsługiwać te wykonawstwo tego frezowania. Będzie zamknięta połówkowo ulica Kościuszki, też przy ręcznym sterowaniu ruchem, czyli Kościuszki będzie przejezdna w obu kierunkach. W jednym etapie będzie zamknięta 24 sierpnia, w drugim etapie będzie zamknięta Wigierska. Większość prac wykonywana będzie w sobotę, żeby zminimalizować utrudnienia w ruchu. Remont skrzyżowania ma zakończyć się w przyszły weekend, ale wszystko zależy od pogody. Jeśli będzie padał deszcz, utrudnienia w ruchu potrwają dłużej. 13, ale nie pechowy, a szczęśliwy. Taki był tegoroczny wigraszek. Na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży przyjechało 300 uczestników. Prezentacje, spektakle, wystawa, spotkania kulturalno-edukacyjne i warsztaty teatralne. Teatr opanował Suwałki za sprawą wigraszka. To nie tylko szansa do pokazania się na scenie dla młodych aktorów, ale też dużo więcej. Nawiązują się, one są trwałe, te przyjaźnie. Z mojego doświadczenia wynika, że nie tylko między uczestnikami, ale także jest to bardzo dobry kontakt instruktorów, którzy nawiązują między sobą współpracę, piszą wspólne projekty europejskie i no, bardzo się dobrze układa taka współpraca. Aktorstwo to zawód, o którym marzy wielu ludzi. Piękny, ale bardzo wymagający. Trzeba mieć poprawną wymowę, trzeba być zdyscyplinowanym, żeby ćwiczyć swoje zainteresowania itd. Jak mówią organizatorzy, teatr otwiera pudełko zwane wyobraźnią. Odskocznią od tego świata, można pokazać, jakim się jest, wczuć się w jakąś rolę, w którą się nigdy nie było, poczuć się kimś innym. Jurorzy mieli twardy orzech do zgryzienia, bo młodzi aktorzy prezentowali spektakle na bardzo wysokim poziomie. Jest dosyć dużo spektakli i one są bardzo rozstrzelone emocjonalnie i kompozycyjnie. One są zupełnie różne, jeżeli chodzi o stylistyki, więc trzeba będzie się zastanowić, jaki przyjąć klucz, ale to będzie można zrobić po obejrzeniu wszystkiego. Grand Prix tegorocznej edycji festiwalu otrzymał Teatr Grodzieńska Nadzieja z Grodna za spektakl Transformacja. Gdyby polska reprezentacja piłki nożnej grała z takim zaangażowaniem jak reprezentacja AmFootballu, bylibyśmy mistrzami. Tak o piłkarzach grających w sobotę mówili kibice. Przeciwnikiem Polski był czołowy zespół europejski z Ukrainy. Nasi pokonali go 2-1. 5 lat temu Przemysław Świercz miał wypadek, w wyniku którego amputowano mu prawą nogę.
Choć stracił kończynę, nie stracił chęci do życia i miłości do piłki nożnej. Dziś jest kapitanem reprezentacji Polski w ampfutbolu. Dużo pracy, jasne cele i jeszcze raz dużo pracy. Pierwsza połowa za nami, na razie jest 1-1. Ukraina jakim jest przeciwnikiem? Jest bardzo mocnym, bardzo trudnym. To jest naprawdę europejska czołówka, ale tylko z takimi możemy grać, żeby być dobrze przygotowany do Meksyku. Do Meksyku piłkarze pojadą na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w listopadzie. Zbieraliśmy pieniądze, ponieważ nam trochę brakowało, wyjazd jest bardzo kosztowny i zgłosił się do mnie właśnie pan Darek Mazur, tutaj z Suwał, który powiedział, że nam pomoże tą lukę uzupełnić i dzięki niemu możemy jechać na Mistrzostwa Świata. Też dzięki Suwałkom mogliśmy dzisiaj zagrać z Ukrainą, co na pewno nam pomoże w dobrym występie na Mistrzostwach. Zasady ampfutbolu różnią się trochę od zwykłej piłki nożnej. Gramy na boisku wielkości Orlika. Jest nas 7 na boisku, bramkarz nie może wychodzić za pole karne, nie ma spalonego. Gramy tylko kończyną, którą posiadamy. Gra kikutem jest traktowana jako faul, auty grane są z ziemi. To takie najpodstawowe różnice. Bramkarz też się czymś różni. Bramkarz nie ma ręki, nie wychodzi za pole karne, może tylko operować w obrębie pola karnego. W momencie, gdy zaczyna piłkę od bramki, piłka musi zrobić kozioł na swojej połowie, jeśli chce przejść na połowę przeciwnika. Mariusz Adamczyk trenuje w reprezentacji od początku roku. Mecz z Ukrainą to jego debiut na boisku. Od małego jestem związany z piłką nożną. Jakoś tak się potoczyło, że te drogi z piłką jakoś się zawsze ze mną krzyżują i jako mało lat, jako dziecko trenowałem piłkę, występowałem w juniorskich drużynach Wisły Sandomierz, to niestety potem przyszła choroba i dość długo był rozbrat z tą piłką, no ale jak widać, jak się chce i bardzo chce, to jest możliwość tutaj udzielania się i z chłopakami wspólnego grania. W rozegranym w sobotę towarzyskim meczu Polacy pokonali Ukrainę 2-1. Drużyna ze wschodu to czołówka europejskich zespołów. Wysoki poziom gry naszej reprezentacji pokazuje, że na meksykańskich boiskach podczas Mistrzostw Świata będzie tyle samo emocji i zapału do gry, co w Suwałkach.